Sezon Formuły 1 w pełni. Dominacja Red Bulla nie bardzo chce się zmniejszać, choć jak na królową motorsportu przystało, weekendy wyścigowe niezmiennie dostarczają ogromu emocji. Cały czas duża porcja uwagi kibiców skupiona jest wokół zmieniających się ciągle technicznych rozwiązań w samych bolidach i choć z racji obecnych regulacji najczęściej mówi się o aerodynamice, to i jednostki napędowe ciągle są języczkiem uwagi, podkręcanym dodatkowo przez takie ogłoszenia jak mariaż Red Bulla i Forda czy Astona Martina z Hondą. Dziś właśnie na jednostkach się skupimy, bowiem odpowiemy sobie wspólnie na pytanie, jakim cudem silniki w F1 generują z maleńkiej pojemności aż 1000 koni mechanicznych i czy faktycznie zasługują na miano szczytu motoryzacyjnej technologii, która wyprzedza o dekady to, co znamy z samochodów osobowych. Brzmi ciekawie? To zapnijcie pasy, jedziemy! Na początku czas na dzisiejszego sponsora filmu, a jest nim OBD-11, producent łatwego w obsłudze skaneru diagnostycznego. OBD-11 to małe urządzenie o wielkich możliwościach. Wystarczy podłączyć go do złącza OBD-2 w samochodzie, by za pomocą smartfona mieć dostęp do szeregu przydatnych funkcji. Interfejs umożliwia przeprowadzanie łatwej diagnozy pod kątem błędów. Możemy dokonywać kodowania, adaptacji oraz aktywacji dodatkowych funkcji samochodu, takich jak na przykład domykanie szyb z pilota, lane assist, kalibrację aktywnego tempomatu, doświetlanie zakrętów i wiele, wiele innych, a wszystko to w bardzo łatwy i przystępny sposób, nawet w przypadku zabezpieczeń SFD nakładanych przez producentów, z którymi OBD-11 bez problemu sobie radzi. Interfejs działa zarówno z Androidem, jak i iOS, pasuje do wszystkich marek samochodowych z grupy WAG i BMW, działa w modelu subskrypcyjnym i jest bardzo bezpieczny w użytkowaniu, na przykład dzięki kopiom zapasowym automatycznie wykonywanym przed jakąkolwiek zmianą. Wszystkie szczegóły na temat interfejsu i jego możliwości znajdziecie w linku w opisie filmu, a teraz wracam do tematu tego odcinka. Zanim zaczniemy się rozwodzić nad trikami stosowanymi przez inżynierów silnikowych w F1, musimy skupić się pierw na regulacjach. Najważniejsze jest bowiem, na co tak naprawdę inżynierowie mają zezwolenie. Co nakładają na nich regulacje i co jest ich punktem wyjścia, z którego mogą w ogóle się zastanawiać nad rozwojem jednostek napędowych. Od 2014 roku na dobrą sprawę głównym założeniem regulacji FIA jest 100% podporządkowanie się wydajności termicznej silników spalinowych i do 2026 roku, w którym znacznie zyska na znaczeniu elektryczna część napędu, ta sytuacja się nie zmieni. Przez dziesięciolecia zasada w motorsporcie była prosta. Chcemy więcej mocy? Spoko, spalmy więcej paliwa, podnosząc obroty maksymalne i moc bez problemu przyjdzie. Prawie 10 lat temu wszystko to zostało postawione na głowie w duchu obecnego trendu dbania o środowisko. W skrócie FIA zrobiła coś takiego. Drogie zespoły, macie 110 kg paliwa na wyścig, limitujemy wam dodatkowo przepływ paliwa w układzie paliwowym. Waszym zadaniem jest sprawienie, by z każdej kropli paliwa, która wam przysługuje, wycisnąć maksimum mocy. To jest matka wszystkich regulacji technicznych dotyczących napędów F1. Nie, palimy ile wlezie, a jak trzeba mocy, to spalmy jeszcze więcej, bo to banalnie proste. Tylko właśnie na odwrót. Każdy miligram paliwa. Każda molekuła benzyny jest dla nas na wagę złota, więc musimy zrobić z niej jak najlepszy użytek. Bardzo łatwo można to przełożyć na bardziej fizyczne podejście do tematu. Każdy zespół ma jedną i tą samą ilość energii do wykorzystania i zadanie polega na tym, żeby przestać ją marnować. W 110 kg paliwa zamknięte jest około 1360 kWh energii. To musi starczyć na pokonanie odpowiedniej liczby okrążeń danego toru, a zadaniem jest przejechanie tego dystansu w jak najkrótszym czasie.
i tylko to się liczy. Każdy zespół ma przydzieloną dokładnie taką samą ilość energii. Wygrywa ten, kto najlepiej ją spożytkuje. Wszystkie założenia typu silnik V6 o kącie rozwarcia cylindrów 90 stopni, pojemność silnika 1,6 litra, maksymalnie 15 000 obrotów na minutę, 4 zawory na cylinder, 2 wałki rozrządu, pojedyncza turbosprężarka itd. to jedynie ustalone granice, wokół których inżynierowie mogą się poruszać. To jakby zestaw narzędzi, które można wykorzystać i równie dobrze mogłyby to być V8 czy rzędowe czwórki o takiej czy innej pojemności. Nie ma to w zasadzie aż tak wielkiego znaczenia. Chodzi o to, żeby każdy zespół miał te same narzędzia do dyspozycji, a cała rywalizacja, całe zadanie polega na tym, by za pomocą tej V6 w takiej konfiguracji z dostępnej puli energii jak najwięcej z niej wykorzystać do napędzania kół. To wszystko. A skoro chodzi o jak najefektywniejsze wykorzystanie energii, to podstawą jest to, by tej energii jak najmniej tracić i w dużej mierze na tym polega zaawansowanie technologiczne obecnych silników F1. Wydawałoby się, że jedną z najlepszych dróg na wyeliminowanie strat energii w silniku byłoby zastosowanie jak najlżejszych materiałów, by sprowadzić do minimum wszelkie straty wynikające z bezwładności elementów. Tutaj również FIA narzuciła restrykcje i co może okazać się zaskakujące, w motorach F1 wcale nie ma super egzotycznych, ultralekkich materiałów. Specyfikacja mówi wprost, że wał korbowy i wałki rozrządu muszą być wykonane ze stali, a blok silnika, głowica i tłoki z aluminium. Użycie karbonowych kompozytów do jakichkolwiek elementów wewnętrznych silnika jest zabronione. Nie ma natomiast przeciwwskazań, by do wykonania zaworów czy korbowodów skorzystać z tytanu i oczywiście z tej możliwości konstruktorzy korzystają, natomiast nie jest to nic, czego byśmy nie widzieli na drogach publicznych w cywilnych samochodach. To, co daleko wykracza poza cywilną motoryzację, to przede wszystkim sposób budowy podzespołów silnika i ich spasowanie. W czasie wyścigu wszystkie podzespoły wewnętrzne motoru na czele z tłokami poddawane są astronomicznym przeciążeniom. W czasie spalania nacisk rozszerzających się gazów w cylindrze wywiera na każdy tłok nacisk równy masie 4 dorosłych słoni. Szczytowa temperatura gazów dochodzi do 2750 stopni Celsjusza. To mniej więcej połowa temperatury powierzchni Słońca. Przy maksymalnych obrotach silnika tłok osiąga nawet 130 km na godzinę. Wyobraźcie sobie, metalowy element wewnątrz silnika śmiga w środku z prędkością 130 km na godzinę w tę i z powrotem. Każdy tłok średnio odbywa 250 000 takich podróży w czasie dystansu jednego wyścigu. Co więcej, mówimy o nieustannym rozpędzaniu się od 0 do 130 km na godzinę wewnątrz cylindra i z powrotem do 0, a potem to samo przyspieszenie, tylko że w drugą stronę. I tak 300 razy w ciągu sekundy. Osiągane w ten sposób przeciążenie 200 g powoduje, że około 300-gramowy tłok efektywnie waży niemal 600 kg, czyli niewiele mniej niż cały bolid. W momencie dojścia tłoka do górnego martwego położenia, te 600 kg rozpędzonej masy siłą bezwładności chce dosłownie wyskoczyć z silnika, podczas gdy korbowód ciągnie je wbrew bezwładności z powrotem w dół. Dlatego odchudzenie każdego jednego podobnie wirującego elementu w silniku, jednocześnie zachowując jego maksymalną wytrzymałość, ma przeogromne znaczenie. Z tego powodu każdy tłok jest obrabiany z jednej solidnej bryły kutego aluminium na maszynach CNC, odskrawając każdy nanogram masy tam, gdzie nie jest ona niezbędna. Podzespoły silnika produkowane są również z zachowaniem abstrakcyjnie wręcz rygorystycznych tolerancji. Tłok do poruszania się w cylindrze potrzebuje minimalnej przerwy między nim a ścianką, z drugiej zaś strony, jeśli ta odległość będzie zbyt duża, to wygenerowane ciśnienie pochodzące ze spalania tak cennego w F1 paliwa ucieknie, obniżając wydajność jednostki. Dlatego standardowa obróbka tego typu podzespołów zakłada tolerancję do 0,1 mm,
podczas gdy obrabiarki stosowane przez zespoły F1 mają dokładność 0,01 mm, a po wyprodukowaniu ich zgodność z projektem sprawdzana jest maszynami pomiarowymi z dokładnością do 0,1 mm. Każdy element dodatkowo prześwietlany jest promieniami rentgenowskimi, sprawdzając, czy wewnętrzna struktura metalu na żadnym etapie nie została choćby w minimalnym stopniu naruszona. Spasowanie elementów jest tak dokładne, że biorąc pod uwagę rozszerzalność cieplną materiałów, jednostka napędowa w F1 jest doprowadzona do roboczej temperatury przed jej odpaleniem, bo wszystkie odległości pomiędzy elementami przystosowane są do motoru rozgrzanego do roboczej temperatury. Na około 30 minut przed odpaleniem silnika przez magistralę tłoczy się rozgrzany olej i chłodziwo, by całość nabrała optymalnej temperatury. Wtedy dopiero silnik może być odpalony za pomocą zewnętrznych rozruszników. Formuła 1 wyprzedza cywilnych producentów o kilka kroków na każdym etapie produkcji oraz również składania silnika. Oczywiście, tak jak wspomniałem, każdy element silnika jest osobno mierzony i ważony, natomiast nie dość, że wszystkie te dane są zapisywane, to dodatkowo elementy te są do siebie na stałe przypisywane na bazie właśnie tych pomiarów, dlatego dany tłok ma przypisany do siebie konkretny korbowód, panewkę itd. Co więcej, każdy proces składania jest bardzo dokładnie rejestrowany i zapisywany, tak żeby w razie awarii można było wyciągnąć z tego wnioski. Dlatego, jeśli w czasie wyścigu silnik ulegnie awarii i z analizy wyniknie, że zawiodła na przykład śruba głowicy, to fabryka jest w stanie odtworzyć, który pracownik o której godzinie wykonał ile obrotów kluczem dynamometrycznym z jakimi ustawieniami, przy jakiej temperaturze otoczenia w fabryce, przy jakiej wilgotności powietrza itd. oraz który z tych czynników mógł mieć wpływ na awarię. Przypomnijmy, regulamin techniczny F1 na rok 2023 wskazuje limit 4 jednostek napędowych na sezon, co przy 22 wyścigach daje około 6 wyścigów na jeden spalinowy motor. Co warto podkreślić, wytrzymałość silników, która narzucana jest obecnymi regulacjami, to nie tylko brak awarii, ale również brak spadku osiągów tych motorów wraz z ich przebiegiem. Mówi się, że w F1 różnica między nowiutkim silnikiem, a zużytym na tyle, że kwalifikuje się on do wymiany, to zaledwie 15 koni mechanicznych. Dlatego silniki, które słyszymy podczas Grand Prix, nie kosztują kilkanaście tysięcy złotych jak w przypadku samochodów osobowych. Koszt wyprodukowania jednostki napędowej w F1 szacuje się nawet na 10 milionów dolarów za sztukę. Okej, mamy więc omówiony proces ich budowy, spasowania i odchudzania, co obniża straty energii. Ale co z samym działaniem silnika? Jakie rozwiązania są w nich stosowane, że możliwe jest uzyskanie 1000 koni mechanicznych przy tak limitowanym zużyciu paliwa? Tutaj również musimy najpierw przyjrzeć się dokładnie temu, co nie jest dozwolone. A na liście zbanowanych technologii w Formule 1 znajdują się na przykład zmienne fazy rozrządu, co biorąc pod uwagę, jak powszechne jest stosowanie tej technologii w samochodach osobowych, może mocno zdziwić. Ponadto, regulamin zabrania stosowania aktywnych układów dolotowych i wydechowych o zmiennej długości bądź średnicy oraz niedozwolone jest umieszczanie, wtryskiwanie czy dodawanie do komory spalania jakiejkolwiek innej substancji niż paliwo i powietrze. Warto przyjrzeć się również maksymalnym obrotom silnika. Choć regulamin techniczny nakłada górny limit obrotów na 15 tysięcy, to na onboardach widzimy, że nigdy żaden kierowca do takiego limitu nie dobija i tak wysokie obroty nigdy nie są używane. Pytanie brzmi, czemu nie są używane wyższe obroty, skoro doskonale wiemy, że wyższe obroty to najłatwiejszy sposób podniesienia mocy?
Przyczyną jest sposób ograniczania przepływu benzyny w układzie paliwowym. Przepisy regulują maksymalny przepływ paliwa bardzo konkretnym, matematycznym wzorem, który uzależnia go od obrotów silnika. 9000 razy obroty na minutę dodać 5,5 aż do poziomu 100 kg na godzinę. Brzmi może bardzo skomplikowanie, ale po naniesieniu tego na wykres łatwo widzimy, co FIA miało na myśli. Maksymalny przepływ paliwa to funkcja liniowa, która ze względu na górny limit przepływu 100 kg paliwa na godzinę załamuje się dokładnie na poziomie 10500 obrotów na minutę. Powyżej tych obrotów zwiększa się ilość powietrza dostarczanego do cylindrów, ale nie możemy podlać więcej paliwa, więc spalanie jest coraz uboższe, a do tego wraz z obrotami zwiększają się straty energii spowodowane tarciem. Dlatego w praktyce nikt nie kręci ich do 15000 obrotów, mimo że to dozwolone, a silniki F1 największą wydajność osiągają w przedziale mniej więcej od 10 do maksymalnie 12000 obrotów na minutę i właśnie w takim zakresie obrotów kierowcy starają się silnik utrzymywać, w czym pomaga oczywiście odpowiednio zestrojona 8-biegowa skrzynia biegów. Skoro więc takie limity nakładane są na inżynierów, to raz jeszcze. Jak udaje się uzyskać 1000 koni mechanicznych? Jest kilka trików i interesujących rozwiązań, ale warto w tym miejscu podkreślić, że to są informacje niepotwierdzone. Oczywiście każde rozwiązanie nieprzewidziane w regulaminie, a stosowane przez poszczególne zespoły, to jak mawia Marcin Budkowski, ich IP, czyli własność intelektualna, którą zaciekle bronią przed wyciekami na światło dzienne, dlatego to, co przewija się w zewnętrznych analizach, to informacje raczej dokładne, wielokrotnie potwierdzone, ale bez największych detali i najważniejszych szczegółów, które poszczególne teamy po prostu bronią. Pierwszą rzeczą jest komorowy układ spalania, złożony z, nazwijmy to, tradycyjnej komory spalania i osobnej komory zapłonowej, w której znajduje się świeca zapłonowa. Jak w każdym silniku podczas SUV-u ssania, dostarczane jest paliwo, tworząc mieszankę paliwowo-powietrzną, która następnie w kolejnym SUV-ie jest kompresowana. Tutaj jednak mieszanka wypełnia i główną komorę spalania, i malutką komorę zapłonową, i to w niej następuje zapłon mieszanki. Zmniejszenie powierzchni ścian komory zapłonowej oznacza znacznie mniejsze straty ciepła, jest więc ona cały czas mocno rozgrzana, co polepsza ten silny wstępny zapłon mieszanki. Tam mieszanina paliwowo-powietrzna bardzo gwałtownie się spala, generując płomień, który później za pomocą małych portów generuje uporządkowany strumień ognia, równomiernie rozprowadzany po głównej komorze spalania, inicjując w niej spalanie. W normalnych komorach zapłon progresywnie rozprzestrzenia się po cylindrze. Fala ciśnienia trafia najpierw częściowo na tłok, potem dopiero rozchodzi się na boki. Tutaj zapłon mieszanki rozpoczyna się równomiernie w wielu obszarach komory spalania naraz, dzięki czemu nacisk na tłok jest silny na całej jego powierzchni, co w rezultacie daje więcej mocy. Jest to technologia dość stara, ponieważ Honda już w latach 80. stosowała podobne spalanie w F1, tam jednak komorowy układ spalania był aktywny, czyli zawierał dwa wtryskiwacze w głównej i zapłonowej komorze. Obecne regulacje F1 zezwalają na jedną świecę i jeden wtryskiwacz paliwa na każdy cylinder, stąd właśnie taki, pasywny system. Mówi się, że to właśnie taki system spalania dał tak ogromną przewagę Mercedesowi w latach 2014-2015, zaraz po wprowadzeniu nowych regulacji silnikowych. Co ciekawe, niedługo później taki system spalania trafił na drogi publiczne do Maserati MC20, który jeszcze dodatkowo ją ulepszył, korzystając z braku ograniczeń przepisami F1. Dokładnie przeanalizowałem ten temat w tym filmie. Kolejnym trikiem stosowanym w silnikach F1 jest zwiększanie stopnia rozprężania mieszanki. Regulamin techniczny zakłada maksymalny geometryczny stopień sprężania cylindra,
na poziomie aż 18:1, natomiast wiadome jest, że nikt nie korzysta z tak wysokiego stopnia sprężania z racji ogromnego ryzyka spalania stukowego. Można to natomiast wykorzystać w zupełnie inny sposób, z czego konstruktorzy formuły sprytnie skorzystali. Przypuśćmy, że mamy cylinder ze stopniem 18:1. Wystarczy, że w czasie suwu ssania wcześniej zamkniemy zawory dolotowe, dzięki czemu efektywny stopień sprężania zmniejszymy do np. 12:1. Wtedy dalsza podróż tłoka do dolnego martwego położenia i z powrotem w górę nie wykonuje żadnej pracy, a rzeczywisty suw kompresji zaczyna się w punkcie, w którym wcześniej zamknęliśmy zawory dolotowe. Następuje suw pracy, spalana mieszanka pcha tłok w dół, dochodzimy do naszego punktu określającego efektywny stopień sprężania, ale wewnątrz komory spalania nadal mamy spaliny. Nadal mamy ciśnienie i temperaturę, którą możemy wykorzystać do pracy, dlatego suw trwa dłużej, wyciągając ze spalonego paliwa maksimum mocy aż do dolnego martwego położenia. Dzięki temu w prosty sposób zwiększyliśmy stopień rozprężania względem sprężania, co pomogło wyciągnąć ze spalania paliwa więcej mocy. Oczywiście nie mamy żadnych konkretnych danych, dokładnie jakich stopni sprężania i rozprężania poszczególne zespoły używają oraz jak stroją swoje silniki pod kątem zamykania i otwierania zaworów. Wiemy natomiast, że sposób ten jest używany, a podobne rozwiązania, choć działające na nieco innej zasadzie, dawno trafiły już do samochodów osobowych w postaci cyklu Millera czy Atkinsona. Finalnie dochodzimy do magicznych zestawów literek, mianowicie MGUK oraz MGUH, znanych chyba każdemu fanowi Formuły 1. MGUK to po prostu elektryczny motor spięty z wałem korbowym, który w sprytny sposób może jednocześnie zwiększać moc przekazywaną na koła lub drastycznie zwiększać efektywność napędu, przechwytując energię, która normalnie byłaby marnowana. Dokładniej mówiąc, mowa o energii kinetycznej w czasie hamowania, stąd też końcówka nazwy kinetic. MGUK w czasie zapotrzebowania na moc, na przykład w czasie maksymalnego przyspieszania, pobiera energię elektryczną z akumulatorów, wspomagając obrót wału korbowego, zwiększając tym samym moc dostarczaną na koła. W momencie hamowania jednak zamienia się on w generator prądu, więc część energii kinetycznej hamowania, zamiast zostać zamieniona w bezużyteczne ciepło za pomocą klocków i tarcz hamulcowych, to odzyskiwana jest przez MGUK, który wytwarzając w ten sposób prąd elektryczny, zasila zestaw akumulatorów. Jeszcze ciekawszą technologią jest MGUH, która nierozerwalnie związana jest z turbosprężarką. Ta jest zbudowana zupełnie inaczej niż w standardowym samochodzie. Zimna i gorąca jej strona, czyli wirnik turbiny oraz wirnik sprężarki, są rozdzielone i zamontowane na przeciwległych końcach bloku silnika. Całość połączona jest wałem turbosprężarki poprowadzonym wewnątrz rozwartych rzędów cylindrów silnika i to na nim osadzony jest dodatkowy silnik elektryczny, który odzyskuje energię cieplną spalin, stąd nazwa MGUH od angielskiego heat. W mojej ocenie jednak wiązanie go typowo z energią cieplną jest nieco mylące, bo tak naprawdę odzyskiwana energia pochodzi ze spalin. Wyobraźmy sobie taki wirtualny, zamknięty system do ładowania. Spaliny napędzają turbosprężarkę, ta generuje większe ciśnienie do ładowania w dolocie, to powoduje większe ciśnienie w komorze spalania, a więc więcej spalin, które jeszcze bardziej napędzają turbosprężarkę, i taki system będzie się w kółko napędzał, aż nie wygenerujemy mocy zdolnej otwierać tunele czasoprzestrzenne. Albo raczej aż turbosprężarka się nie rozpadnie. Dlatego w tradycyjnych silnikach doładowanych mamy zawór upustowy wastegate, który niepotrzebny nadmiar spalin upuszcza wprost do wydechu, omijając turbosprężarkę. Bardzo celną nazwą jest właśnie wastegate, ponieważ ta nadmiarowa energia ze spalin jest marnowana. MGUH zastępuje właśnie zawór upustowy i bardzo podobnie do MGUK, tak samo staje się generatorem prądu. W silniku F1 wszystkie spaliny kierowane są na wirnik turbiny,
a MGUH nakłada obciążenie na wałek turbosprężarki, pilnując, by turbina nadmiernie się nie rozkręcała, jednocześnie generując prąd elektryczny zasilający akumulatory. Z drugiej strony, będąc niczym innym jak motorem elektrycznym, może wspomagać napędzanie turbosprężarki, gdy jest na to zapotrzebowanie, gdy kolokwialnie mówiąc, brakuje spalin przy niższych obrotach. Co jeszcze ciekawsze, nawet w momencie całkowitego odpuszczenia przepustnicy, MGUH i tak podtrzymuje napęd wału turbiny, dzięki czemu po wciśnięciu gazu reakcja ze strony silnika jest natychmiastowa. Szybsza nawet niż w przypadku wolno sącego silnika V8. Bardzo sprytne rozwiązanie, z którym jednak najprawdopodobniej pożegnamy się przy okazji nowych regulacji wchodzących w życie w roku 2026. Tam w sumie dużo interesujących zmian zajdzie, co bardzo ciekawie przedstawia się na tle ograniczeń regulaminowych omówionych w tym filmie, więc myślę, że to świetny pomysł na kolejny materiał. A znając już triki i sposoby na generowanie mocy stosowane w silnikach Formuły 1, pozostaje jeszcze jedno bardzo ważne pytanie. Czy te wszystkie rozwiązania i te sposoby generowania mocy można określić mianem szczytu motoryzacyjnej techniki? I tak, i nie. Osiągnięcie wydajności termicznej na poziomie 50%, choć dokładniej mówi się raczej o 48%, jest wynikiem fenomenalnym, daleko wyprzedzającym technologię cywilną. Niewątpliwie jest to szczyt techniki, jednak wewnątrz nazwijmy to piaskownicy, tej bańki, do której konstruktorzy zostali wrzuceni. Przykładowo, F1 ze znanych sobie tylko przyczyn zabrania stosowania zmiennych faz rozrządu, ale wewnątrz tych granic ustalonych za pomocą regulacji technicznych, budowane silniki są absolutnie niesamowite. Czy są lepsze niż na przykład te stosowane w serii IndyCar? Nie da się tego porównać, bo tam zestaw narzędzi do dyspozycji inżynierów jest zupełnie inny. Często słyszę, że w motorsporcie regulaminy techniczne powinny być jak najmniej restrykcyjne, by uwolnić kreatywność konstruktorów, i w pewnym stopniu się z tym zgadzam. Na pewno jednak by się to skończyło tym, że zespoły w cudzysłowie rzucałyby dolarami w bolid w nieskończoność, stosując najprostsze metody podnoszenia mocy. To właśnie ścisłe ograniczenie regulaminu powoduje, że trzeba wzbić się na zupełnie nowy poziom kreatywności, by rozwiązania techniczne, które pozornie doskonale znamy i które mogłoby się wydawać osiągnęły już swój szczyt, dalej rozwijać, wyciągając z nich to, co jeszcze do niedawna było nie do pomyślenia. A z drugiej strony, czy Formuła 1 faktycznie technologicznie wyprzedza cywilną motoryzację o dekady? Też nie do końca, bo po prostu oba światy rządzą się innymi prawami. W cywilnych samochodach nikt nie może sobie pozwolić na koszt silnika w okolicach 10 milionów dolarów, ale za to potrzeba na przykład obniżania emisji spalin powoduje rozwój innych technologii, które również są genialnym osiągnięciem, tyle że nie przydadzą się w F1. Dlatego uważam, że genialne technologiczne rozwiązania możemy znaleźć i w Formule 1, i w samochodach osobowych, w maszynach wielkogabarytowych, w motocyklach i w każdej dziedzinie, która stosowania silników wymaga. Moim zadaniem jest zaś ich wyszukiwanie, analizowanie i przedstawianie Wam, co z przyjemnością czynię. Jesteście ciekawi, jak dany element działa lub jak zbudowany jest dany pojazd? Sekcja komentarzy jest najlepszym miejscem do zgłaszania tego typu propozycji. Standardowo w tym momencie przychodzi czas na podziękowanie za wsparcie dla naszych kochanych patronów oraz za wsparcie stałych partnerów komercyjnych kanału, a są nimi. Car Vertical. Czy wiesz, że używany samochód z drugiej ręki mógł brać udział w kolizji? Zawsze sprawdzaj historię auta z Car Vertical. Oraz G2A, czyli platforma, na której kupicie najlepsze gry komputerowe zawsze w świetnej cenie. Graj więcej, płać mniej! Linki do naszych partnerów zostawiam w opisie, a korzystanie z ich usług oznacza również wsparcie kanału. Pamiętajcie również o oficjalnym sklepie powagowanych, w którym znajdziecie oryginalne gadżety kanału, na przykład kubki, w których napić się możemy ulubionej kawy. Jak zawsze, po prawej stronie pojawiają Wam się inne super ciekawe filmy, a po lewej stronie możliwość subskrypcji kanału koniecznie z dzwonkiem powiadomień. Z tej strony Robert, dziękuję za wspólnie spędzony z Wami czas, do zobaczenia następnym razem, cześć!